Yo, cześć siemaneczko, a w dzisiejszym odcinku wraz z Kamilem postanowiliśmy sprawdzić, kupić z jednego z najpopularniejszego sklepu z itemami tak zwane gotowe kity na TubiTuti. Czy osoba, o której kupiliśmy, przysłała bota, czy sama przyleciała, czy dała nam itemy, w dzisiejszym odcinku to zobaczycie. A i pamiętajcie, strzelcie lajka, dzięki. Kurde, powiem wam, że trochę się boję. Bo to jakby jest PayPal, nie wiem czy ja będę mógł cofnąć. Kamil się z nim ugadał na 10 dolarów i ponoć odspał na milion kratek przybiegnie, czy tam przyleci, więc wysyłamy kaskę. No i zobaczymy, czy będzie kurde legit. Kamil PvP buy items to be 23:00 base. Give me. Ja mu napiszę na PW. Jest wysłana. No, a między innymi kupiliśmy takie kity, jak teraz widzicie na obrazku. Kamil je wybierał, ja po prostu inne płaciłem. No i zobaczymy, oglądajcie do końca, może być ciekawie, może nas zaszukam, może to jakiś bait jest, zobaczymy. A więc dobra widzowie, tak widzieliście na początku odcinka to co powiedziałem, zakupiliśmy sobie jakieś tam kity gotowe z Kamilem i spotkaliśmy się z gościem Ala, nie wiem czy on wysłał nam po prostu zwiadowcę, który jakby da nam te itemy, czy to będzie ten właściciel z tymi itemami, czy to po prostu będzie jakiś bot zaprogramowany, który z tymi itemami będzie leciał, tak jak w poprzednim odcinku bot po prostu komuś dostarczał itemy, więc jesteśmy naprawdę ciekawi, więc stawiamy łódeczkę. Okej, kordy widzicie po prawej stronie, bo ale dam blura, żebyście nie mieli. No i po prostu płyniemy, wsiadam do łódki i widzimy się po prostu, jak będziemy dojeżdżać. Kamil ma kontakt z tym typem, który po prostu ma te itemy nam dostarczyć. No jestem ciekawy, jak to będzie działało. Let's go. Jest. Dobra, jest gościu. Dobra. Co jest grane? Fanboy killer, ok? I on erytrą by leciał. Masz kryształy, żeby go. A nie, bo ma totemy. Ok, ej, to nie jest bot. To normalnie gościu fizycznie. Ej, zabij. Uważaj, nas może zabić. Uważaj, uważaj. Ej, nie gaj, że oszukuj. Co jest grane? Idziemy? Zjedz, zjedz, uważaj, może być trap. Bait, to jest bait. Ej, oszukał nas na K. Nie wziąłem Endera, ty wziąłeś? Masz, dobra, Kamil wziął Endera, Kamil to jest mądry. Pochodzi z rodziny inteligenckich. No i... A czemu on nie postawił? Ty... Okej, okay, zobacz. Jest, rzuca, rzuca. Masz? Nie mam nic. Ej, dał ci czy nie? Pokaż. Wszystko dał ci, nie zabijamy go czy nie? Perełki są. Diamenty są. To w ogóle Kamil kupił, bo dałem Kamilowi pole do popisu, żeby kupił te itemy, więc patrzcie co Kamil kupił. Bloki, jakieś bejkony, ok. Ładny kicik. Z koksami, fajny, fajny. Kolejny kicik. Wszystko Kamil dał, czy nie? Diamenty, perełki i fajerwerki. To jest wszystko, całe zamówienie? A tu jeszcze dał. Kolejny kit. Kilofy, 5 trój. Kolejny kit. Kolejny kit. Okej, mamy łóżko też, jak coś. Okej, chyba to by było wszystko. Bonus, bonus. Napiszę mu, a czy jest gościu? A jak się pisze w MSG? Nie mogę. Bonus give. Taki typowy Polak. Bonus give. To jest gościu po prostu. A i z tego co. Kamil się zmutować na Discordzie, jak coś, nie? Aha. No. Wszystko dał?
Tak, kryptodom. Wydaliśmy 10 dolarów amerykańskich na te itemki. Napisałem mu bonus gif. Zawsze możecie coś pisać, nie? Napiszę mi good luck. Good luck, goodbye. No i ucieka. Ucieka, nie? Zabijam się. Thanks. Cześć, patrz, i kombinuje coś. Pa. A nie, dobra, wchodzi. I nagle podlatuje do nas, zabija. Dawaj, szybko, bierz to, bierz te. Bo to nie ma żadnych, ale diamentów mamy. Ej, czyli powiem wam, że te... ci sprzedawcy ogólnie na tym serwerze są uczciwi bardzo, co? No właśnie uczciwi są. Myślę, że że oszukują mnie. Powiem tyle. Ale... gościu leciał parę milionów kratek do nas. My troszeczkę żeśmy przyspieszyli, bo już jest po północy. Więc chcieliśmy to też po prostu szybciej zrobić. Chować to, czy ty też chowasz? Tak, chowaj. Ale wiesz co? No, dobrze, że miał elytrę, nie? Bo jakby leciał ciągle łódką, to by dalej pewnie był teraz na nie wiadomo jakiej kratce. To mam miejsce, więc sobie schowam parę rzeczy. A seta? Masz schować? Schowaj, ja tu patrzę. Schowaj. Dobra, ma kamień pustego, więc ja to skopuję. Skopasz to, czy masz? Wziąłeś mojego tego. Wiem, masz. Nie mam go. Jest dobra. Tego sobie schowaj. I idziemy się zabić. Dobra, i teraz się idziemy zabić, widzowie. Nie. Ja się modlę, żeby nam dobrze respa ustawiło. Jak nam źle ustawiło łóżko z respem, to tak naprawdę jest koniec, nie? Może ja pierwszy, czekaj tu, Kamil, dobra? Ja, bo ja nie mam tego w ogóle. Czekaj, ty ja się nagram, jak lecisz z góry. To nagraj mnie. Tylko wezmę sobie... A mam totem jeden, to rzucam ci. Proszę, żeby mnie zrespiło w domku naszym, bo jak nie, to będę płakał. Nie skacz. Ja boję się troszeczkę, bo kurczę, jak ja wyląduję na spawnie, to się popłaczę, nie? Czekaj, nagram cię na freecamie. Dawaj. Pan Paweł, dobra. Ale i itemki jak najbardziej, dobra. Proszę! Paweł będzie leciał. Cicho! Kur... No nie, dol. Na spawnie! Nie. Ja... Nie skacz! Na spawnie jestem, nie skacz! Nie ma szans. Dobra, koniec odcinków. Nie działają łóżka. Nie ma szans. Nie skacz z buta, Kamil, lepiej łódkę. Nie ma szans. Nie ma szans. Boże święty. Minus 1000 na minus 300. Ach, i tak widzicie, kurczę. Nie chciało nam się wracać tam 300 tysięcy kratek, które przepłynęliśmy, więc postanowiliśmy skoczyć z góry, zabić się. I myśleliśmy, że łóżko nas po prostu zrespi w naszej bazie. No i jak widzicie, okazało się, że łóżko nie zadziałało. Mamy teraz kilka milionów w plecy, musimy ze spawna iść. Ale postanowiliśmy z Kamilem po negocjacjach, że po prostu na spawnie zrobimy sobie jakiś content i coś porobimy przez dłuższy czas, więc no niestety. Dobra, widzowie, spotkaliśmy gościa, który jest z zagranicy, pisał do Kamila na MSG, że po prostu chcemy jakieś itemki dać, ale musimy uważać. Więc nie wiem, zobaczymy w sumie. Boję się trochę. On do ciebie pisał, że oglądał mój odcinek i twój jest naszym fan, że po prostu tak? Czy jak, nie wiem. Że chce nam dać itemki po prostu, że lubi nas oglądać. Lubi nas oglądać jakiś typek z zagranicy. Uważaj, bo on coś napisał o hoł, I don't have a book. I tu jest taka sytuacja, gdzie gościu do nas pisał w sumie od godziny, że chce jakąś książkę z podpisem, że nam jakieś itemki na spał nie da. No my jak głupcy z Kamilem zaufaliśmy mu i taka moja roda, nie ufajcie, nie chodźcie do nikogo, bo każdy tutaj kurczę bejtuje, żeby... Nie wiem, czy to nie było jakieś zlecenie przez jakiegoś youtubera albo przez kogoś, żeby nas zabił, ale zobaczcie, to się właśnie wydarzyło. Nie ma... Aha, bo musimy mu podpisać książkę za itemy. No masz? No nie mam, on miał mieć. For the effort. Czurkera daje. Uważaj. Dawaj, to moje. Ej, no wziąłem. Dwa dał, tak? Kto w nich jest? Wyleciał. Otwieram. O Boże! Uważaj! O ty niemiecka! Co robimy? Raszuj. Dawaj, śmieciak! Dawaj go! O ty niemiecko... Niemiecki k***wie. Co robi tymi? Ej, zjebał nam kary, nie? Ale tymi kryształami k***ko. A ty się sądy sądzasz. Patrz co on robi, stój obok i się śmiej z niego. Dole. Oj, ej, ginę! Pa, dwa serca! Ale masz ten totem. Mam totemy, dobra, dobrze powiedziałeś. Ale się poci, niemiecki. Perwa. Nie logamy, bo on można zrobić trapa.
Miasto gdzieś po roku. Pan się poci na mnie. To jest zlecenie, gadałem ci, Kamil. To jest zlecenie. Chodź, chodź. Gdzie idziemy? Dawaj tam perełką, co? No. Dawaj tam rzuć. Widzisz mnie na tracerze, nie? Tak. Potem. Zginę. A nie. Pa, stoi tak. Koło mnie, kurwa, z tymi... Gdzie jest? Ja na dole jestem, w bedroku. Daj do bedroka. Uciekaj. Dobra, to na po prostu mnie. Ucieknijmy do przodu i się spotkamy. Wgonić się, uważaj. No, wodzie... Mi odpuścił, może... dobra, już mu uciekłem. W wodzie to mi może loda zrobić. Zabił się? Co? Zabił się, zabił się. Co ty gadasz? Zabił się, mam itemy z niego. Masz nagrane? Tak, mam nagrane. Podaj kordy, no nie pierdol. Zabił się. Co za debil, podaj kordy. Hellman. 400 na 750. Masz nagrane? Tak. A wyślesz mi to jeszcze dzisiaj? Wyślę ci. A dobra, nie, bo... Ja, co ty gadasz? Co za niemiecki... 400 na ile? 400 na 750. A masz nagrane? Mam nagrane, jak co zginął. Za debil spocony. Postawię nice, Kamil. Zginął. Jestem, jestem. Hello, hello. Hello. A ma te dwa shulkery, czy nie wyleciały? Nie wyleciały, ale patrz. Co, cię coś dał? Co za debil. Pisz mu na... Teraz go, weź mu pisz. Ha, ha, ha. Ny... Noob. Ny o ops. I'm reco... Reecory... Reecory ding. On o YouTube. Co za... Ha! Ktoś po prostu zlecenie kupił na nas i chciał nas zbejtować na itemy. Pisze mi XD. Napisałem mu suck my dick. Dobrze, no dobrze, gadasz nam itemki, da. Napisał that's a uncall. Beka stepa i tyle mogę powiedzieć w temacie, nie? No, bez kitu. Dobra, dzięki za obejrzenie tego odcineczka, jak widzicie. Niby fajnie na spawnie jest, bo są takie śmieszne akcje na YouTube'a, więc może na tym spawnie nawet zostaniemy na chwilkę, zobaczymy. Dzięki za obejrzenie, wpadajcie do Kamila na kanał, też nagrywa z Bitu Tutti i trzymajcie się, siema. Siemanko.